Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, jak i tysięczny dzień całego konfliktu, zatem czas na następny materiał z podsumowania wszelkich zdarzeń frontowych, jak i wieści ze świata z nimi związanych. Ja jestem Grzechu40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat Iranu. Jak opublikowano w sobotę, szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przekazał rządowi w Ameryce, iż jego kraj jest gotowy podjąć współpracę dotyczącą programu nuklearnego. Przy czym powołam się tutaj na bezpośredni cytat. Nasza ścieżka nuklearna w nadchodzącym roku będzie delikatna i złożona. Jesteśmy przygotowani na konfrontację lub współpracę. Od siebie pozwolę sobie zauważyć, że kraj w 2015 roku zawarł już pewne porozumienie na tym polu z państwami Zachodu. Jednakże w roku 2018 USA wycofało się z umowy, nakładając na Arabów poprzednie kategoryczne zakazy. Dziś rozmowy wracają na stół, czego dowodem może być czwartkowe spotkanie przedstawiciela Iranu z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafaelem Grossim. Co z tego dalej wyjdzie, czas pokaże. Wracając jednak do Europy, jak określiły fińskie służby wywiadowcze, nieznana siła zewnętrzna przecięła kabel teleinformatyczny Silion 1, biegnący dnem Bałtyku w kierunku osi północ-południe. Nie wiadomo, czy była to kwestia rosyjskiego sabotażu, ale jest to jedyny kabel idący wzdłuż rurociągu Nord Stream. Kolejny temat to gospodarka rosyjska. Jak wskazują analitycy, Kreml coraz gorzej radzi sobie z obecnym konfliktem i jego wpływem na funkcjonowanie kraju. Tak oto, pomimo początkowych szumnych zapowiedzi, Duma zmuszona była znacząco okroić wydatki budżetowe na osoby poszkodowane w wojnie, na walkę z inflacją i rozwiązywanie problemu demograficznego, co rzekomo ma być skutkiem sankcji nałożonych przez Zachód. A skoro o Zachodzie mowa, Rosja definitywnie odcięła dostawy gazu ziemnego do Austrii. Jak poinformowała rzecznik austriackiego koncernu energetycznego OMV Sylwia Schin, decyzja ta jest wynikiem sporu prawnego pomiędzy Gazpromem a OMV, który zakończył się niekorzystnym dla Rosji orzeczeniem arbitrażowym. Jednakże kanclerz austriacki Karl Nehammer uspokaja, że kraj był na to przygotowany i ma zgromadzone zapasy gazu. Zapasy, które umożliwią mu przetrwanie całej zimy bez dostaw z zewnątrz. W temacie samej Polski warto wspomnieć o fakcie, iż Komisja Europejska zatwierdziła wstępną pozytywną ocenę wniosku o płatność drugiej i trzeciej transzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy na kwotę 9 400 milionów euro. Przelew ma dotrzeć już w grudniu. Jednakże poza tym, jak zapowiedziała szefowa unijnej komisji Ursula von der Leyen, zrzeszenie zaakceptowało także kolejną płatność na rzecz Ukrainy i to płatność o wartości 4,1 miliarda euro, co łącznie daje już 16,1 miliarda euro kapitału wypłaconego w roku 2024. Słowem, państwo, które nie jest członkiem paktu, otrzymuje większe dofinansowania niż członkowie paktu, a przypomnę, że tzw. unijny instrument na rzecz Ukrainy na lata 2024-2027 przewiduje wydatki na rzecz Kijowa opiewające na 50 miliardów euro, udzielanych w formie dotacji i pożyczek. Teoretycznie dotacji i pożyczek, bo przecież KPO, o czym wiedzą nieliczni, także w znacznej mierze się z nich składa. A skoro już mowa o Brukseli, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej chce globalnego podatku od majątku na realizację tzw. celów klimatycznych, czyli gospodarki Zachodu, zgodnie z tym założeniem, będą miały udźwignąć kolejne ciosy ze strony ekologów, zmniejszające ich potencjał produkcyjny.
Teoretycznie jest to słuszne, no bo ekologia, jednakże w Azji nie ma podobnych podatków, nie ma obostrzeń i roszczeń polityki Zielonego Ładu, nie ma wysokich cen energii elektrycznej i mandatów emisyjnych, co z czasem zaczyna sprawiać wrażenie, że ekolodzy europejscy po prostu zmierzają do zapaści cywilizacji białego człowieka. Wracając jednak do nowych podatków, w ramach szczytu ekologicznego COP29 w Baku, Agencja Energii Odnawialnej złożyła raport, z którego wynika, iż obecne wydatki na transformację energetyczną są w dalszym ciągu dalekie od kosztów, jakie państwa Zachodu będą zmuszone ponieść do roku 2050, kiedy to postawiono sobie za cel neutralność dla środowiska. Wstępnie wyceniono owe koszty na 31 500 miliardów dolarów, która to kwota powinna zostać zapłacona przez obywateli w ramach nowych opłat, czyli tych podatków. Zdaniem Francesco La Camera, dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energetycznej, konieczne jest nie tylko dofinansowanie sektora OZE, ale i nowe obciążenia na konwencjonalne źródła energii w postaci paliw kopalnych. Słowem, pomysłem Europy na przyszłość jest droga ropa, drogi gaz, drogi węgiel i drogi prąd, w trakcie gdy ta sama gospodarka w USA i Chinach zmierza obecnie do taniej ropy, taniego gazu, taniego węgla i taniego prądu. Słowem, to się musi udać. To nie może nie wyjść. No niemożliwe to jest. A skoro o prądzie mowa, polskie sieci energetyczne złożyły specjalny raport do rządu RP dotyczący zdecydowanych braków w energetyce krajowej. Zgodnie z raportem już w 2026 roku Polsce będzie brakowało 9,5 gigawata energii elektrycznej, co spowodowane ma być właśnie wymogami unijnymi połączonymi z planowanymi do realizacji wyłączeniami istniejących elektrowni węglowych. Przypomnę tym samym, że zgodnie z planami Brukseli, kontynent ma się niebawem przekonwertować na samochody elektryczne, co słabo rezonuje z obecnymi tematami. Co ciekawe, jedynym człowiekiem, który w tym wszystkim dostrzega jakikolwiek problem w Europie, jest Viktor Orban, który na tym samym szczycie w Baku przekonywał wręcz przeciwnie do, cytuję, niepoświęcania przemysłu ani rolnictwa na rzecz zielonej rewolucji, a także do kontynuowania korzystania z ropy i gazu, i przytoczę tutaj bezpośrednie słowa, cytuję, musimy kontynuować zieloną transformację, jednocześnie utrzymując nasze wykorzystanie gazu ziemnego, ropy naftowej i energii jądrowej. Nie możemy narzucać rolnikom i firmom nierealistycznych kwot lub uciążliwych przepisów, bo będzie to oznaczało jedynie upadek Unii Europejskiej, zmniejszenie jej gospodarki, znaczenia na świecie i utratę suwerenności. Koniec cytatu. Od siebie dodam nieco uszczypliwie, że ludzie nie są gotowi na bycie ekologicznymi, skoro zaraz obok prowadzą konflikt zbrojny, który łącznie kosztował już 2 biliony dolarów, czyli 2000 miliardów, zaś każdy kolejny dzień wojny ma być rzekomo związany z kosztem kolejnego miliarda. Skoro ludzie są na tyle głupi, to jak mają być jednocześnie na tyle mądrzy, aby prowadzić zrównoważony rozwój na terenie całej planety w różnych, niezależnych względem siebie systemach ekonomiczno-gospodarczo-politycznych i się wzajemnie nie wyniszczyć? Ale nie każdy traci na bieżącej wojnie. Zgodnie z raportem amerykańskiego kongresu, USA zarobiło w tym roku na sprzedaży zbrojeń poza swoje granice 238 miliardów dolarów, czyli o 16% więcej niż w roku 2023, zaś kolejny rok zwiastuje tylko zwiększanie owego dochodu. Wracając jednak do skali naszego kraju, w ostatnich dniach otworzono amerykańską bazę antyrakietową na polskiej ziemi w tak zwanym Redzikowie. Jest to system Aegis Ashore, ogłoszony do budowy już w roku 2010. Uruchomienie instalacji miało nastąpić w 2018, jednakże niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że obiekt wybudowano tak naprawdę nie z myślą o odpieraniu ataków rakietowych Rosji, a z myślą o atakach rakietowych z Bliskiego Wschodu na Europę, czyli z krajów islamu. Tak oto obiekt może operować na dystansie 1500 km, czyli
czyli na dalekim zasięgu. Mimo to służy on bardziej do likwidowania konkretnych rakiet, więc przy masowym uderzeniu ze wschodu na wiele on się nie zda. To, co jednak znacznie istotniejsze, a ostatnio wstrząsnęło światem, to decyzja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena odnośnie wyrażenia zgody dla wojsk Kijowa na użycie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu do ataków na głębokie terytoria Federacji Rosyjskiej. Mowa tu między innymi o pociskach ATAK-MS o zasięgu 300 km. Decyzja ta ma być bezpośrednią odpowiedzią Waszyngtonu na zwiększenie pomocy Korei Północnej dla Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Kreml momentalnie na podobną sytuację odpowiedział. Tak oto rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow miał oznajmić, cytuję: oczywiście jest to jakościowo nowa runda napięć i nowa sytuacja pod względem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten konflikt. Od siebie zobowiązujemy się sformalizować nowo powołane zmiany w legislacji dotyczącej użycia arsenału jądrowego. Wprowadzimy te zmiany. Koniec cytatu. A o jakich zmianach Pieskow mówi? Ano dotąd, zgodnie z doktryną atomową, Rosja miała prawo użyć głowic jądrowych tylko w przypadku, gdyby została zaatakowana przez imperium atomowe. Obecnie zapis ma być zmieniony, uwzględniając także zwykły kraj, którego aktywnie wspierają imperia atomowe. Słowem, nowa legislacja da teoretyczną możliwość zrzucenia atomówki na Kijów. Zaznaczę tym samym, że już we wrześniu bieżącego roku Władimir Władimirowicz Putin ostrzegał, cytuję: zgoda Zachodu na użycie przez Kijów rakiet dalekiego zasięgu oznaczałaby bezpośrednie zaangażowanie państw NATO, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich w wojnę na Ukrainie. Co za tym idzie, te narody zaczną być przez nas traktowane jak oficjalny wróg. Koniec cytatu. Dokąd to wszystko doprowadzi, ciężko powiedzieć, jednakże rządy Finlandii, Norwegii i Szwecji już rozpoczęły dystrybuowanie wśród obywateli tzw. broszur na wypadek wojny, które instruują o tym, jak się zachować, gdy Rosja uderzy. Od siebie dodam, że Biden nie bez powodu podjął tak radykalne kroki, bowiem reżim Korei Północnej także przekroczył kolejne czerwone linie. Zgodnie z szacunkami grupy państw G20, Kim Jong-un podjął decyzję o wysłaniu ponad 100 tysięcy żołnierzy do walki z Kijowem. Do tego, jak podała w piątek państwowa północno-koreańska agencja prasowa, dyktator osobiście podjął decyzję o zmasowanym zwiększeniu produkcji dronów bojowych, zaś zdjęcia satelitarne dowodzą, że Korea poczęła wysyłać do Rosji ciężki sprzęt wojskowy. Obecnie jest to 50 sztuk ciężkich dział samobieżnych M1989 Koksan o kalibrze 170 mm i donośności 60 km. Co potwierdziła agencja Bloomberga. Sam Putin natomiast podjął decyzję o diametralnym zwiększeniu potencjału produkcyjnego pocisków rakietowych, przez co w Rosji rozpoczęto budowę 5 nowych fabryk zbrojeniowych. Słowem, konflikt eskaluje. Na koniec dodam, że po stronie Zachodu Komisja Europejska ogłosiła, że polskie zakłady zbrojeniowe nie załapią się do pierwszej fazy programu dofinansowania produkcji zbrojeniowej w zakresie obrony przeciwlotniczej, i to pomimo faktu, iż zestawy Piorun zostały uznane za najlepsze w swojej klasie. Nie zmienia to faktu, że nasz rząd sam wdrożył program nowych inwestycji w zbrojeniówce opiewający na 3 miliardy złotych, zaś Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty i MESCO podpisały list intencyjny dotyczący zwiększenia możliwości produkcyjnych materiałów wybuchowych w naszym kraju. Na koniec dodam, że łączna wartość dotychczasowej pomocy wojskowej dla Kijowa została oszacowana dla Polski na kwotę 3 miliardów 230 milionów euro, czyli prawie 14 miliardów złotych. Dla porównania, cała Unia Europejska dotąd wysłała sprzęt o łącznej wartości 45 miliardów euro, co potwierdził sam szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Potwierdził on także wyszkolenie
przeszkolenie na zachodzie 75 tysięcy Ukraińców i przekazanie 1 miliona sztuk amunicji artyleryjskiej, który miał być już przekazany jeszcze na wiosnę bieżącego roku. Słowem, Unia się spóźniła, ale poniekąd dowiozła. A teraz czas na omówienie frontu wojny, choć w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Walka Izraela ze wszystkimi wokół dalej trwa. W poniedziałek wieczorem pociski spadły na gęsto zaludnione dzielnice mieszkalne Bejrutu, stolicy Libanu. Był to pierwszy tym podobny atak na ścisłe centrum miasta. Co za tym idzie, w obliczu faktu, iż nikt nie poinformował wcześniej cywili o konieczności schowania się, zabitych zostało 18 osób. Ogółem, jak podaje Ministerstwo Zdrowia w Bejrucie, jak dotąd Hebrajczycy uśmiercili już 3,5 tysiąca Libańczyków. Do tego sytuacja humanitarna w kraju staje się coraz cięższa. Teoretycznie być może działania zbrojne będą zmierzały w kierunku wygaszenia, bowiem zgodnie z przekazem agencji Reutera, Liban otrzymał od Ameryki propozycję zawieszenia broni. Propozycja ta miałaby obejmować wycofanie się wojsk Izraela poza granicę, rozbrojenie Hezbollahu, interwencję sił międzynarodowych, które będą monitorowały sytuację, oraz możliwość ingerencji sił hebrajskich, jeśli ponownie zajdzie taka potrzeba. Jak przekazał Ali Hassan Khalil, doradca przewodniczącego libańskiego parlamentu Nabiha Beriego, Liban wstępnie przystał na warunki porozumienia. Nie zmienia to faktu, że obecnie walki trwają w najlepsze. Jak przekazał choćby The Times of Israel, w ostatnich dniach zabity został kolejny szef Hezbollahu, Mohamed Afif. Kolejną istotną sprawą był atak rebeliantów Huti na amerykański lotniskowiec Abraham Lincoln stacjonujący na Morzu Arabskim, a także dwa niszczyciele na Morzu Czerwonym. Jednostki miały być zaatakowane jednocześnie rakietami i dronami bojowymi, co potwierdził przedstawiciel Huti Yahya Sari. Od siebie dodam, że łącznie rebelianci Huti zaatakowali od listopada 2023 roku ponad 100 statków, zatopili dwa z nich, zaś jeden porwali. W samym okresie od kwietnia 2024 roku USA wydało łącznie 1 miliard dolarów na amunicję do niszczenia dronów i rakiet islamskich. Powracając jednak do Izraela, kraj nie spełnił żądań Stanów Zjednoczonych dotyczących zwiększenia dostaw pomocy humanitarnej do strefy Gazy. Jak poinformowała we wtorek agencja Associated Press, na 19 wymogów Izrael częściowo dostosował się jedynie do 4. Choć termin, w którym miał to zrobić, już minął, administracja Joe Bidena wezwała Żydów między innymi do umożliwienia wjazdu do strefy Gazy 350 ciężarówek z zaopatrzeniem dziennie, a ponadto do zapewnienia organizacjom pomocowym dostępu do północnej części enklawy i wstrzymania przepisów utrudniających pracę Agencji Narodów Zjednoczonych. Według premiera Netanyahu dziennie do strefy Gazy dociera obecnie 57 ciężarówek z zaopatrzeniem, która to ilość niebawem zostanie zwiększona do 87, co i tak oznacza głód. A jakby tego było mało, zgodnie z raportem ONZ dane są nieprawdziwe, gdyż na miejsce dociera jedynie 37 transportów dziennie. Jak przypomnę, z 350, które powinny tam docierać, czyli jest to około 1/10, ogółem ONZ opublikował raport, z którego wynika, iż, cytuję, sposób prowadzenia przez Izrael wojny w strefie Gazy odpowiada cechom ludobójstwa. Izrael celowo powoduje głód, zabija cywilów, utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej i stosuje odpowiedzialność zbiorową wobec Palestyńczyków. Od początku wojny izraelscy urzędnicy publicznie popierali działania pozbawiające Palestyńczyków podstawowych środków potrzebnych do przeżycia – żywności, wody i paliwa. Te oświadczenia wraz z systematyczną, bezprawną ingerencją w przekazywanie pomocy humanitarnej jasno pokazują, że zamiarem Izraela jest wykorzystanie niezbędnej do przeżycia pomocy do osiągnięcia celów politycznych i wojskowych, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Koniec cytatu.
To są jednak puste słowa. Nas bardziej interesuje to, jaka była w tym zakresie reakcja państw Zachodu. No cóż, należałoby powiedzieć, że w zasadzie żadna. W środę szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken wezwał Izrael do wprowadzenia prawdziwych i dłuższych przerw humanitarnych w strefie Gazy, a także do zakończenia całej wojny, zaś Joseph Borrell, szef unijnej dyplomacji, zaproponował zawieszenie dialogu politycznego między Unią Europejską a Hebrajczykami, ale takie rzeczy po pierwsze są wyjątkowo mało stanowcze, po drugie nic nie zmieniają, po trzecie już to zapowiadano wcześniej i to po kilka razy. Słowem, można to przyrównać do sytuacji, w której widzę, jak ktoś morduje mojego sąsiada i zasadniczo wyrażam stanowcze oburzenie, zaznaczając tym samym, że jeżeli ten ktoś nie przestanie, to będę jeszcze mocniej się oburzał. Słowem, od początku wojny widać tutaj podwójne standardy, gdzie działania, które obruszyły cały świat w przypadku Federacji Rosyjskiej, nikogo nie oburzają w przypadku Ziemi Świętej, choć nawet w przypadku Rosji nic z tego oburzenia nie wynikało, a teraz front wojny na Ukrainie. Ostatniej doby doszło w nim do 143 starć bojowych, 2 ataków rakietowych, 77 powietrznych i 4900 ostrzałów artyleryjskich. W dniu wczorajszym doszło do starć bojowych na osi miejscowości Nowoandriwka. W ostatnich dniach podobne zdarzenia miały miejsce w okolicach Trudowa, Nowodworówki, Równopola i Rozdołówki. Szczególnie silne natarcia odnotowano na linii miasta Kurachowe, choć to nic nowego, bowiem Rosja za wszelką cenę stara się odbić ową miejscowość leżącą w wypuście frontowym. Obecnie silne ataki wyprowadzane są tam z południa, wschodu i północy. Wróg wysadził tamę na zbiorniku kurachowskim, aby poprzez zalanie terenów utrudnić ruch ciężkich pojazdów wojskowych Ukrainy. Ukraińcy, próbując stawić czoła atakom, wysyłają z kolei w to miejsce drony. Jednakże taktyka okazała się nie być wystarczająco skuteczna. Tak oto wojska Putina weszły w zabudowę miejską i walki trwają już o konkretne ulice. Jak ocenia były oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Stupak, niestety wszystko wskazuje na fakt, że ośrodek zostanie zdobyty w ciągu najbliższego miesiąca. Jak dodał, wówczas Ukraińcy będą zmuszeni wycofać się z miasta, podobnie jak w przypadku Wuhledaru. Co więcej, utrata miasta może wpłynąć nie tylko na morale ukraińskich żołnierzy, ale i zachodnich sojuszników, którzy od ponad połowy roku obserwują jedynie coraz bardziej zdecydowane porażki Kijowa. Do kolejnych starć lądowych doszło w okolicach Torecka i Szczerbieniwki. Przypomnę, że w Torecku mamy do czynienia z dziwną sytuacją, gdzie Rosja naciera w mieście, zaś Ukraina naciera na południe od niego, przez co strony wymieniają się zdobyczami. Mimo wszystko to jeden z naprawdę nielicznych przypadków, gdy Ukraina przejmuje inicjatywę na obecnym froncie. Kolejne starcia odbyły się w Wierchnokamiańskich, Jampoliwce, Terni, Torskim oraz Serebriańskim, na południe od Kreminnej. Ukraińskie ataki dronowe oraz ostrzał artyleryjski spowolniły postępy Rosjan w rejonie Terni, zaś w Łymanie działały duże grupy wojskowe, w sumie liczące łącznie około 35 tysięcy żołnierzy, a wspierane przez 540 czołgów i prawie 1000 pojazdów opancerzonych, także setki systemów artyleryjskich oraz wyrzutni rakietowych. Słowem, sytuacja nie należy do łatwych. Ogromne zdobycze Rosji odnotowano na północy, gdzie zajęto stepi, zbliżono się do Lozowej i rozpoczęto walki o Zagryznoje. Kolejnym ośrodkiem jest Kupiańsk, odwiedzony w ostatnich dniach przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Miasto znajduje się coraz bliżej linii walk. Obecnie wojska Kremla podchodzą już na 3 km do zabudowy. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła tam 13 listopada, kiedy to Rosjanie przedarli się do lewobrzeżnej części miasta, przerzucając do niego 50 pojazdów. Mimo to zostali pobici i zmuszeni do odwrotu. Zniszczono przy tym 40 maszyn, co potwierdził sam szef administracji wojskowej miasta, Andriy Besedin. Od północy frontu doszło
doszło do starć na wysokości Wowczańska i Staricy, a także w rosyjskim obwodzie kurskim, jednakże bez większych sukcesów. Z tygodnia na tydzień siły Kremla wspierane przez oddziały Korei Północnej wyrzucają oddziały Kijowa coraz dalej na południe ze swojej ziemi, co zwiastuje fiasko całej operacji kurskiej. Ogółem, jakby podsumować linię walk jednym zdaniem, można powiedzieć to samo co w ubiegłych tygodniach. Ukraina przegrywa wojnę na całym froncie. Dochodzi za to do coraz większej ilości ataków na wewnętrzną infrastrukturę Federacji Rosyjskiej. W ostatnim tygodniu były to choćby takie obiekty jak baza paliwowa obwodu Penzeńskiego, zakłady Inżewski Mechaniczewski Zawód, zajmujące się produkcją zbrojeniową, pocisków rakietowych i obrony przeciwpowietrznej, moskiewska rafineria Gazpromu czy arsenał broni w Karaczewie. Ogółem od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie około 724 050 żołnierzy, 9382 czołgi, 19 092 pojazdy opancerzone, 20 632 zestawy artyleryjskie, 1252 wyrzutnie rakiet, 999 zestawów przeciwlotniczych, 369 samolotów, 329 śmigłowców, 19 111 bezzałogowych statków powietrznych, 2754 pociski manewrujące, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 29 548 pojazdów, w tym cystern, 3672 jednostki sprzętu specjalnego. I to tyle ode mnie na dziś. Słowem, konflikt na Ukrainie eskaluje. Rosja przygotowuje się do jeszcze większej produkcji militarnej. Korea Północna wysyła jeszcze więcej sprzętu i ludzi, a Ukraina traci coraz więcej ziemi, w dalszym ciągu nie rozpoczynając tym samym rozmów pokojowych. Ludzie giną, miasta są niszczone, a orkiestra gra. Tak to można podsumować i nie jest to podsumowanie specjalnie optymistyczne. Niestety w obliczu zaistniałej sytuacji nie sposób tego wszystkiego inaczej ująć. Mam nadzieję, że materiał był dla Was ciekawy i wartościowy merytorycznie. Jeżeli uważacie, że był dobry i czegoś się z niego dowiedzieliście, chcecie, aby kanał nie upadał, rozwijał się, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie poprzez bezpośrednie czyny, to znaczy dotacje. Link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się tam pojawiła. Jak i pośrednio, to znaczy przez łapkowanie, subskrybowanie, wyświetlanie i komentowanie. Na dziś ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć!